Dzień dobry. W naszym programie, jak zawsze, dyskutujemy o tym, co dzieje się w Gorzowie i okolicach. Dzisiaj rozmawiać będę w takim oto gronie. Hanna Kaup, portal egorzowska.pl. Dzień dobry. I Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska. Dzień dobry. Takie może małe wytłumaczenie, bo w tym tygodniu dużo się działo. Na tyle dużo, że założyłem, że i tak o wszystkim nie porozmawiamy, więc wybrałem dwa tematy, ale myślę, że dosyć istotne. Zaczynamy od tego, co się dzieje w Staligorzu, wokół Staligorzów, no bo audyt został wykonany, raport z tego audytu trafił na biurko prezydenta, a do nas trafiły bardzo interesujące oświadczenia miejskie i klubowe. I czy wy jesteście usatysfakcjonowani tym, co mogliście w tych oświadczeniach wyczytać? Nie dość, że jest listopad, to jeszcze zadajesz zaczepne pytania. No przecież jak można być usatysfakcjonowanym? No od razu mi się krew zagotowała, jak otrzymałam coś takiego, ale na szczęście, znaczy może na szczęście, nieszczęście, nieważne, za chwilę po tej informacji Urzędu Miasta dostaliśmy informację ze Staligorzów, z klubu Staligorzów o tym, jak wygląda to zadłużenie i tam się pojawiły konkretne kwoty, które niektórych przyprawiają o mdłości, zawał serca, tudzież inne dobrze, jakieś. Wejdę ci w słowo, no, z oświadczenia miasta nie dowiedzieliśmy się nic nowego, a z oświadczenia Staligorzów za dużo więcej też się nie dowiedzieliśmy. Nie, ale padła chociaż jakaś tam kwota oczywiście, bo ludziom zawsze na tym zależy. Natomiast to, co dostaliśmy z miasta, to raczej była trochę kpina. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy można to, co się zdarzyło przez ten miesiąc, nazwać audytem, bo w kontekście różnych informacji, które przekazują różni ludzie, znający się trochę na prawie, to ja nie wiem, czy w ogóle miasto miało prawo do tego typu kontrolowania i co za tym idzie, jest przedziwne, że informację pełną ma ktoś i na przykład przewodniczący Rady Miasta, a nikt więcej. No to ja nie rozumiem, bo to w ogóle otworzyłeś puszkę Pandory, znaczy ona się sama otworzyła już jakiś czas temu. I trzeba było się tego spodziewać, że się wyleje, ale że aż tak, to chyba najwięksi fani się nie spodziewali. Ja myślę, że my powinniśmy posłuchać tutaj redaktora Jarosława, bo on jest najbardziej w żużlu obeznany i myślę sobie, że nie tylko w samej kwestii sportowej, ale też tej otoczki, bo ja na przykład próbowałam przez jakiś czas dowiedzieć się, kto jest właścicielem Staligorzów. Nie kto pan, prowadzi pan i społeczeństwo. Nie, bo tak nie może być, że wszyscy albo nikt, tak? No ktoś właśnie założył, tak, jest. Ale ktoś założył stowarzyszenie i w tym stowarzyszeniu nie wiemy, kto jest założycielem. Tak? I znamy tylko prezesów, którzy się zmieniają i co jakiś czas wybucha kolejna puszka. Tak? Ale prezesów jakiego podmiotu? Mówimy o klubie Staligorzów. Tak, a długi ma spółka Staligorzów w większości. No tak, no właśnie. No bo i teraz są proszę, trzy podmioty. Oczywiście rozumiem i dlaczego tak jest. Dobrze, zanim wejdziemy w te szczegóły. Żeby nie można było dociec prawdy, rozmawiałam z Hanna, ludźmi. Tu ziemia. Dobrze. Jarek, a ty czy byłeś usatysfakcjonowany? Czy tym, że kwotę jakąś konkretną już oficjalnie poznaliśmy, to tak. Ona w pewnym sensie nie była zaskoczeniem, bo o tej kwocie mówiło się miesiąc temu, jeszcze nawet dłużej, a więc pod tym względem to ona tylko komunikat Staligorzów tylko potwierdził. To... Uff, to całe szczęście, że potwierdził. Nie, to no nie, jesteśmy no, spokojni, że mamy 13 milionów długu, tak? 12. 12. Dobra, tam prawie 13, to zaraz będzie 30. Nie powiedziałem, że spokojni, tak? Powiedziałem tylko, że potwierdził to, co człowiek wiedział, a więc szok związany z długiem był ulokowany w czasie miesiąc, półtora miesiąca wcześniej, a nie teraz. A pani mówi, że teraz jest szokowana, a więc... Ja jestem teraz szokowana całą tą sytuacją, tak? Nie tym samym długiem, bo o tym rozmawialiśmy tutaj rzeczywiście miesiąc temu. I ktoś powiedział 4 miliony, które ale są jaką potrzebne... sytuacją teraz jest pani zszokowana? Całą sytuacją. Czyli? Całą, że to się tak wylało i że... To, że ja niby jestem właścicielem też, tak? Ja jestem właścicielem społeczeństwa, jestem właścicielem no, Staligorzów. Właścicielem to spółki no bo... akcyjnej Staligorzów i jest stowarzyszenie no właśnie. Kultury fizycznej Klub Sportowy Staligorzów. Dobrze. I kto tam w tym stowarzyszeniu jest najważniejszy? Jest no jest prezes teraz nie, aktualnie. Prezesów znamy. Pytam, kto jest założycielem, kto powołał to wszystko. No powołał i kto tam to środowisko jest i tam jest kilkadziesiąt osób w tym stowarzyszeniu. Ciekawe.
To jest, ale wiecie co, bo rozmawiałam z osobami naprawdę ważnymi, wysoko postawionymi. Nie mogę podać nazwisk, ale to stowarzyszenie powstało właśnie, zostało zmontowane właśnie dlatego, żeby nie można było dobrze wszystkiego kontrolować. I nie tylko. Ta władza ma problem z klubem, miała tamta. Jak pamiętacie, jeszcze wcześniej, jeszcze za czasów pana Synowca, kiedy był prezesem, były kłopoty, bo myślę sobie, że tu jest problemem w ogóle to coś, co nazywamy sportem żużlowym. Ale to odważne słowa ze strony pani redaktor. Dlaczego? No bo zakłada pani, że klub powstał po to, żeby łamać prawo. A ja nie zakładam. No, ja nie tak zakładam, żeby łamać prawo. Nie zakładam tego, że cokolwiek powstaje, żeby łamać prawo, ale żeby tak, było żeby nikt nie łatwiej. Mógł dociec. Tak myślę. No, zresztą tak usłyszałam od ludzi, którzy wiedzieli, co mówią i niestety no dobrze, ale, to się sprawdza trochę. Ale wiesz, że każde stowarzyszenie jest powoływane, potem jest prezes i to on, ten prezes, zarząd odpowiada dobrze, za stowarzyszenie. Ale na przykład, jest nadzór ale nad stowarzyszeniem. Na przykład, stowarzyszenie, nie wiem, no dajmy sobie, nie będę wymieniać stowarzyszenie, ale stowarzyszeniem X jest, stowarzyszenia X jest prezesem pan Y, ale założycielem, czyli jakoby właścicielem jest pani XYZ, tak? Wiemy to. Tutaj nie wiemy nic. I czego zadaję... nie wiemy? No nie wiemy. No wie pani, kto jest prezesem. Proszę sobie wejść w KRS. Prezes to nie jest to samo. Ale pani powiedziała, że nie wiemy nic. Proszę otworzyć sobie KRS. Tam jest napisane, kto ale jest. Ale otworzyłam i wszystko wiem. Na... Nie pytam o prezesów, tylko pytam o tych, którzy decydują, kto będzie prezesem, kto nie będzie prezesem, jak będą wydatkowane pieniążki. No słuchajcie, no coś tu nie gra. To nie jest czytelne, mówiąc krótko. I proszę mi powiedzieć, że jest. I proszę mi to udowodnić. No, ja nie mówię, że gra, bo zgodzę się z tym, że nie gra, tylko protestuję przeciwko podejściu takiemu, że stowarzyszenia są zakładane po to, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Nie powiedziałam tego, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, ale żeby była mniejsza możliwość kontrolowania. I dobrze, tak jest no zgodnie to, z prawem. To tutaj kolejne moje pytanie. Przypomnę, że nadzór nad stowarzyszeniem Stal Gorzów ma miasto. No dobrze. Właśnie i teraz w mieście będzie to Najwyższa teraz... Izba Kontroli prawdopodobnie. Bo napisał to... Połuboczek, tak, który... poseł, tak, z południa Polski. Tak, ja czekam, kiedy napiszę do NIK-u prośbę, żeby też skontrolować wydatki na stadion lekkoatletyczny, że też innym dyscyplinom. Co by pan nie powiedział, co by nie napisał pan poseł Połuboczek, to co się dzieje w tej chwili wokół Stali Gorzów, to może to naszym, jest bardzo złe. Naszym widzom wyjaśnijmy, o czym teraz rozmawiacie. Dobrze. Poseł z Rzeszowa, tak? Konfederacji. Tak, z Konfederacji. Złożył do niej, czy też zamierza złożyć... Napisał na portalu X swoje zdanie, że w ogóle tam, nie wiem, Stal... To w ogóle wiele tam rzeczy, które jest napisane, to jest w ogóle błędy, bo on stwierdził, że Stal... No dobra, ale co napisał? Długu, złożył wniosek o... Czy złożył, czy zamierza złożyć? Nie, złożył, bo jest wniosek podpisany... do Najwyższej Izby Kontroli? Kontroli o kontrolę w Urzędzie Miasta Gorzowie. Ze względu na to, co się dzieje w Stali. Ze względu na to, co się dzieje w Stali i na finansowanie sportu. Że miasto wydaje lwią część pieniędzy na żużel, a nie na inne sporty. Nawet chyba nie sprawdził, że na koszykówkę i na Stal kwoty są co roku mniej więcej zbliżone, powiedzmy, tak? No to nie jest tak, że tylko żużel jest preferowany przez miasto. Ale słuchajcie, tak się właśnie w tym dzisiejszym świecie dzieje, że nie ma transparentności. Właśnie o tą transparentność chciałem zapytać, bo jak pamiętacie zapewne, i prezes klubu obiecywał, obecny prezes, czyli pan Dariusz Wieczorek, tak? Dariusz Wróbel. Wróbel, przepraszam. Dariusz Wróbel. Minister oraz pracownik Urzędu Miasta. Dariusz Wróbel obiecywał transparentność kibicom. Pan prezydent, kiedy zapowiadał audyt, też mówił, że społeczeństwo się dowie, co się dzieje w Stali Gorzów. Te oświadczenia, czy spełniają tę... definicję transparentności. No właśnie o tym powiedziałam, że niczego nie spełniają. No. Ale pani redaktor, niczego. W komunikacie Stali Gorzów było napisane, że opublikujemy raport, te wszystkie dane na stronie www. No to jeśli w oświadczeniu jest napisane, że tak, zrobimy to, to czego więcej chcemy? No, no ale dlaczego nie od razu? Zakładamy, no to możemy teraz Stal rozliczać. Czy jest, czy nie ma tego czy ja nie rozumiem, jakby, znaczy rozumiem trochę redaktora Jarosława, ale mnie nie o to chodzi, tak?
borykamy się z tym problemem od dawna. Kiedy odszedł Bartek Zmarzlik, wiedziałam, ja nie specjalistka od sportu żużlowego i w ogóle sportu, że coś się posypie, bo nikt z gniazda własnego nie oddaje takiego złota. Nikt nie oddaje. I zwróćcie uwagę, gdyby nie było pieniędzy, już było wiadomo, że coś się dzieje. I każdy następny rok, nie ma Bartka dwa lata, każdy następny rok to jest po prostu równia pochyła. To proszę zapytać Bartka, czy chciał podpisać na rok, czy na dwa lata kontrakt. I... Nie jest to dla mnie ważne. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I gdyby te pieniądze były słuszne, to on by tu został. A jaką promocję miałby miasto? Wy wyobrażacie sobie, jak fani by go jeszcze bardziej kochali, a potem nagle... A jaką promocję miało miasto, gdy Bartek był, tu był? Pozytywną. Gdyby nie było problemów finansowych, bo to się z tym jedno z drugim łączy. A może gdyby Natomiast Bartek te był, problemy, to byłoby jeszcze większe nie gdybajmy, ja mówię o jednym, że już wtedy było wiadomo, że w klubie jest źle. Dobrze. Wróćmy do tego, co się dzieje teraz, bo na ostatniej sesji radnych. No, część radnych przynajmniej powiedziała, że dobrze by było, żeby była sesja specjalna, żeby przedstawiciel klubu pojawił się, żeby wytłumaczył, jak ta sytuacja wygląda. No bo radni, podobnie jak my dzisiaj tutaj, też za zbyt wielu szczegółów nie znają. No i okazuje się, że będzie taka sesja. Czego się po niej spodziewacie? Emocji, dociekliwości ze strony radnych, chyba takiej, jakiej dawno w sali sesyjnej nie było. No na pewno będzie ciekawie. Nie wiem, niczego się nie spodziewam, bo naprawdę niczego się nie spodziewam, bo to nie ma najmniejszego sensu ustawianie się do tego. Natomiast mnie zastanawia. Ale czy to, taka sesja twoim zdaniem jest zasadna, czy no to jest. No właśnie chcę się do tego odnieść. A odnieść się chcę do wypowiedzi radnego mecenasa Synowca, który podkreślił, że właściwie my zapraszamy kogoś, to jest właściwie nie wiadomo kim, nie wiadomo jak wybrany i czy on ma prawo do reprezentowania. Więc słuchajcie, jeśli prawnik rzuca taką wątpliwość, to co ja się mam ustawiać do jakiegoś oczekiwania? Nie wiem, po prostu znowu nie wiem. No ale to część radnych chciała tej sesji, część nie chciała, no to... Ale ja nie mówię o tym, kto chciał, kto nie chciał, było pytanie, czego się spodziewam. Odpowiadam. Niczego. Poczekam, zobaczę, posłucham. Może się bardziej zdenerwuję, może mniej, bo to już będzie w grudniu, więc najgorszy miesiąc w roku, listopad mniej, będzie za nami. Chyba mniej, bo już ja jestem przynajmniej zmęczony tą sytuacją, bo dwa miesiące słuchania, czytania tak o długach i mam wrażenie, że to jest specjalnie jeszcze podsycane, żeby jak najdłużej ten temat grzać. No tak, tylko że radni chcą też wiedzieć, czy pomagać Stali Gorzów, czy nie pomagać. Ale oczywiście, czy miejskie pieniądze ewentualnie wpompowane w klub uratują go, prywatny, czy nie? No właśnie. Jeśli Grudziądz wydaje 7-8 milionów złotych, czy chyba 7,172 na żużel u siebie w mieście, to nikt o to problemów nie robi, w Gorzowie jest problem. To jest związane z czymś, tak? Z czymś jest związane? Z problemem wokół Stali Gorzów, który jest problemem historycznym, moim zdaniem. Bo kiedy przyszedł ratować po latach ciężkich senator Komarnicki, no to oczywiście były negatywne opinie ze strony byłego zarządu, tak? Potem odszedł senator Komarnicki, przyszedł kolejny, potem kolejni są, dzisiaj już też już nie są i za każdym razem, zresztą zwróćcie uwagę, co się stało, kiedy przyszedł na stanowisko prezes Sadowski. Jaka była wojna wewnętrzna między byłym zarządem, tak? I teraz też już prawie byłym zarządem. Przecież to są nienawiści ludzkie, to są te emocje, bo my mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy mają duże pieniądze i te pieniądze lokują w żużlu. Żużel to jest i wyborca, no i to jest posiadanie władzy, tak, bo to jednak niesie te tysiące fanów na arenie. Więc tu jest problem od początku, jak mówię, historyczny. I ja jestem za tym, że nie wiemy, czy dostaniemy akredytację, tak? Licencję, przepraszam. Ja jestem za tym, naprawdę powiem to otwarcie, żeby to zamknąć i zacząć od początku. Czyli nie płacić długów, tak? Nie, nie mówię o niepłaceniu długów. Powiedziała pani zamknąć. Mówię o zamknięciu tego klubu, tak? Takim, jakim on dzisiaj jest. Czyli z długami. No,
Ale niech płacą ci, którzy są odpowiedzialni, drogi redaktorze, że tam jest odpowiedzialność personalna, czy jakaś zbiorowa, obojętnie. I znowu wracam do tego, co było na początku i pan na mnie tutaj naskoczył. Ja nie wiem. I ciągle nikt nie wie. I teraz obracamy ogromnymi milionami. Na następny rok, żeby się ta stal utrzymała, to zostało jasno powiedziane, potrzebuje 20 milionów plus 12 długów, to jest 32 miliony. Proszę powiedzieć, skąd oni to wezmą. A dlaczego zakłada pani redaktor, że długi trzeba wszystkie od razu spłacić? A ja nie powiedziałam, że od razu. No, powiedziała pani redaktor. Ale powiedziałam, że od razu. Ale powiedziała pani redaktor, że na przyszły rok trzeba 32 miliony. Większość jednak należy spłacić, bo to jest 12. 20 milionów na bieżące, tak? A 12 długu, czyli to jest razem 32 na dzień dzisiejszy. Ale to nie znaczy, że trzeba te pieniądze od razu znaleźć. Ale to też dodajmy naszym widzom na koniec, że na tych 109 wierzycieli, 105 trzeba, to są ci krótkoterminowi, a ich trzeba spłacić teoretycznie w 12 miesięcy, chyba że uda się z nimi dogadać, żeby to zadłużenie pan redaktor nie miał do czynienia z takimi rozłożyć sytuacjami, więc to się tak fajnie mówi, że nie trzeba, no ale trzeba być też po drugiej stronie. Włożyłem, zobowiązali się i ja nie mam pieniędzy. Dlatego jestem za tym, żeby Stal jako klub istniała i żeby miała szansę spłacić te należności. Bo jeśli mówimy o zamknięciu klubu, to oznacza, żeby ludziom nie zapłacić ich pieniędzy. I tutaj to świetnie to zostało urządzone, tak? Stawiamy kropkę. Nie, jeżeli chodzi o Stal, czekamy na sesję specjalną. Być może będziemy mądrzejsi, być może te nasze pytania znajdziemy tam jakieś odpowiedzi. I trochę krócej niż myślałem, porozmawiamy sobie o tym, że Jacek Wójcicki jest już z nami 10 lat. Jako prezydent Gorzowa oczywiście. Przypomnijmy, 1 grudnia 2014 roku złożył ślubowanie. I ogólnie trzeba powiedzieć, że była wtedy wielka radość w Gorzowie. I mówię to bez żadnej złośliwości czy ironii, bo faktycznie taki był wtedy nastrój, tak. Że to jest dobra zmiana. I że mieszkańcy w końcu doczekają się skoszonych trawników, nie? Tak. Równych dróg. I nie będzie wycinania drzew. I jak te 10 lat no, ale Tadeusz Jędrzejczyk nie wycinał drzew, to natomiast nie kosił trawników. Ale ja nie powiedziałem, że Tadeusz Jędrzejczyk wycinał drzewa. No przecież nie powiem, to redaktor nie mi tutaj wkłada w usta jakieś rzeczy. Tadeusza Jędrzejczaka, tylko chciałem was zapytać o pana Jacka Wójcickiego, ale obecnego prezydenta. Hanna, no co jak oceniasz w krótkich zdaniach te 10 lat? Słabo, bo kiedy proszę myślę, uzasadnić. Bo kiedy myślę o tej podwójnej kadencji, to jednak ja lubię, znaczy nie tyle mieć przeciwnika, ile mieć tak zwanego interlokutora, tak? Czyli kogoś, z kim mogę porozmawiać, podyskutować, posłuchać. Ja lubię właśnie posłuchać. I zaraz mi tu redaktor Jarosław powie, że można było się pokłócić z Jędrzejczakiem, tak? No właśnie, można było się pokłócić. Oczywiście on miał jakieś tam swoje inne wady, ale dla mnie prezydent Wójcicki jako taki dyskutant nie istnieje. Czyli wadą Wójcickiego jest to, że nie można się z nim pokłócić, tak? Nie, właśnie on nie istnieje, on prawie nie mówi, no, nie bywa tak jakoś. Znaczy, dla mnie to jest dziwne, bo to jest taki milczący urząd miasta, tak? Tam wszystko jest pięknie poukładane, tam są super świetne eventy i to teraz dodajmy, że najlepsze to są te, które robi kultura. Tak, najmniej dostaje pieniędzy, a najlepsze rzeczy robi w tym mieście. Pamiętam też grzebanie przy Marce Miasta, te nieszczęścia, to Gorzów, jakie to było? W sam raz. W sam raz, no właśnie, no ludzie, przecież, no ile takich wpadek było, a te inwestycje niedokończone, brak kontroli nad tym, jak to przebiega, no trochę to słabo wygląda, trochę słabo wygląda i no co mam zrobić, jak mam takie odczucie, no. Okej, okay. Jarek, a twoje odczucia? Też proszę uzasadnić. Ja przyznaję, że ponad tydzień temu na okoliczność dziesięciolecia prezydentury rozmawiałem z Jackiem Wójcickim do Gazety Lubuskiej. Wywiad się teraz właśnie w ten weekend będzie można poczytać w papierowym i internetowym wydaniu. I ja po tym wywiadzie mi taka refleksja naszła, że my mamy jakieś w głowie takie kalki, które mówią nam, że człowiek powinien być tak i powinien robić to, i tamto, natomiast Jacek Wójcicki, tak sobie uzmysłowuje w tej rozmowie, on
się trochę nie wpisuje w to. Tadeusz Jędrzejczak, o nim mówiło się, że zrobił stadion, czyli postawił sobie pomnik, zrobił Słowiankę pomnik, zrobił Filharmonię, czyli postawił sobie pomnik. Ja zapytałem Wójcickiego o jego największe sukcesy. To chwila ciszy była, milczenia. I zaraz padła ją słowa, że ja nie potrzebuję pomników, tak? A więc to już jest inaczej, inne podejście prezydentury niż u Tadeusza Jędrzejczaka. Ale co to znaczy, nie potrzebuję pomników? Bo w ogóle nie rozumiem odpowiedzi, tak? No, największe sukcesy, no to powiedziałbym, mimo że tak, te inwestycje... To pociągnięty dalej. Powiedział, no, że hala, zdobycie 250 milionów na Mironicką, CEZIP, tak? To gdzieś tam jest w stanie powiedzieć, tak? Tylko mi chodzi o to, że te prezydentury Tadeusza Jędrzejczaka i Jacka Wójcickiego, bo siłą rzeczy na jednego patrzymy przez drugiego, to są zupełnie inne. No dobrze, no ale jak ty oceniasz? No bo Hanna powiedziała, że jest słabo, a ty? Tak umiarkowanie, tak? Bo robi to, nie, robi te, w niektórych aspektach robi te rzeczy, których Tadeusz Jędrzejczak nie robił, ale w drugich znowu nie robi tego, co powinien. No, ale tak trochę konkretniej. No ja rozumiem, że na przykład robi to, czego nie robił Tadeusz Jędrzejczak, no, i dlatego pozamykał nam wszystkie drogi, bo trzeba było robić remonty dróg w jednym czasie. No, a Jędrzejczak tego nie robi. Ale to musiał zrobić, no, dlatego cokolwiek mówię, by było, że tłumaczy to tę sytuację, tak. I to rozumiem. Mogę się denerwować, ale rozumiem, że wcześniej nie było i to wytykałam prezydentowi Jędrzejczakowi. Natomiast nie podoba mi się to, że miasto brnie w powiatowość. Tak. Tak. I poprzednią rozmowę dłuższą z prezydentem przeprowadzałem w lutym i zapytałem, czy będzie dawał pieniądze na akademię po to, żeby ona miała się stać uniwersytetem w miarę szybko, bo ja zakładam, że jednak jeśli w mieście byłby uniwersytet, to miasto by mogło iść w górę. I odpowiedź padła, że to mit, jeśli w Gorzowie będzie uniwersytet, to będzie miasto mlekiem i miodem płynące, tak? A więc jeśli prezydent nie chce, sam prezydent nie chce uniwersytetu w mieście, no to ja nie mam więcej pytań. Dobrze, to zupełnie na koniec i krótko już musicie, znaczy proszę o zwięzłe odpowiedzi. Jakie są wasze oczekiwania co do zakończenia tej ostatniej kadencji? Jakie przedsięwzięcie, jakaś, nie wiem, co waszym zdaniem byłoby takim pozytywnym zwieńczeniem, pozytywnym dla Gorzowa zwieńczeniem prezydentury Jacka Wójcickiego? Ja nie wiem, czy da się czymkolwiek przykryć jakoby tę średniość, czy też umiarkowaność, jak mówi redaktor Jarosław. Ja nie mówię, że to ma przykryć, ale że coś będzie, co powiesz sobie, okej, to jest dobre. Nie wiem, no nie oczekuję, dlatego że mamy tutaj, przed nami chwilę, jest wyjście z MG6, zmiana opłat za śmieci, wodę, i to już budzi duże kontrowersje. No, jest będziemy tyle tematów, o tym rozmawiać, obiecuję. Dobra, ale jest tyle tematów, które mają takie drugie dno i ja jestem dość sceptycznie nastawiona. No poczekam, zobaczymy. Nie widzisz czegoś takiego. Ja inaczej do tego podchodzę. Co nas najbardziej wkurza w mieście? Mnie brak uniwerku i wykluczenie komunikacyjne. Jeśli to załatwi prezydent przez najbliższe 4,5 roku, no to będę zadowolony. Tylko że wiesz, że akurat w tych kwestiach prezydent ma akademia teoretycznie najmniej do powiedzenia. Akademia w Bydgoszczy powstała w 5 lat chyba, tak? No a Akademia w Gorzowie już dłużej chyba istnieje. No to właśnie jak tak mówimy o tym, to słuchajcie, normalnie mam ołów na sercu, tak? Tak czuję, że w ogóle my sobie ciągle marzymy, a ja już jestem w tym wieku, że przestaję marzyć i widzę, że to są idee fix. I niechby ktoś mi, nie, ale chwileczkę, niech skończę. I niech ktoś mi udowodni, że ja nie mam racji. Ale ja chciałbym, żeby prezydent miasta, jakkolwiek będzie się nazywał, przyszedł do rektor, która będzie czy panem, czy panią z dowolnym nazwiskiem, i powie: pani rektor, panie rektorze, ja tu chcę, żeby jak najszybciej uniwerek powstał. Co robimy, aby to było? Co potrzeba? Są takie ruchy w mieście? No to dlatego mówię, że do tego to jeszcze daleko. I na tym kończymy.
Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Hannę Kaup, egorzowska.pl. Dziękuję. I Jarosława Miłkowskiego, Gazeta Lubuska. Dziękuję.